drogi. Kochani, chciałam Wam powiedzieć, że znalazłam w swoim sercu maleńkie, maleńkie, jak ziareczko piasku, światełko, które pielęgnowane rozrastało się i jest coraz większe i większe. Tak? Teraz to światełko już ogarnęło całą mnie i wyszło poza mnie. Dlatego, kochani, chcę was zarażać tym, więc przyjmijcie ode mnie teraz nasionko tego światełka. Zasadźcie je w swoim sercu, pielęgnujcie, niech ono rośnie, tak? Podlewajcie je miłością, szczerością, uczciwością. Zobaczycie, jak tylko wykiełkuje, jak będziecie się cieszyć. Będziecie je pielęgnować. Kochani, ja wiem, że w życiu są dwie drogi. Droga szczęścia i smutku, tak? Teraz tak. Wszystkie smutki, troski, kłopoty, problemy przychodzą do nas, tak? Mimo, że my ich nie chcemy. One cały czas są. A szczęście, radość, niestety, musimy zaprosić sami. Ona tylko przyjdzie wtedy, kiedy mamy czyste serca, pełne miłości. Tak jak dom wysprzątany. Jeżeli masz bałagan, czy ty zapraszasz gości, no krępuje się, wstydzisz, nie chcesz, tak? Więc najpierw trzeba wysprzątać ten dom, żeby poczuć się fajnie i ktoś inny mógł się poczuć fajnie u ciebie, tak? Więc kochani, jeżeli już wysprzątasz to swoje serce z tego bałaganu, z tych gruzów, z tej nienawiści, z tych żalów, to wtedy zacznie przychodzić do ciebie miłość, radość, zacznie odwiedzać cię coraz więcej osób, bo te osoby będą super czuły się u ciebie, tak? Więc kochani, pielęgnujcie to światełko miłości, które wam dzisiaj daję, bo ci, co już mnie znają, wiedzą, że cudownie ono działa, dlatego ja się dzielę tu cały czas, jestem z wami przez cały czas i tak jak zawsze mówię, ja nie każę wam robić dokładnie to, co ja, żeby wszystko było jasne, bo ktoś powie, bo ja nie jestem taki. Wiem, że nie jesteś, każdy jest inny, tylko ja ci chcę pokazać, jak ja idę sobie moją ścieżeczką gdzieś tam, którą znalazłam, a tobie też radzę odnaleźć swoją ścieżeczkę. Ty możesz zupełnie co innego robić. Kiedy ja spaceruję, jeżdżę na rowerku, ty możesz w tym czasie uprawiać czynny sport. Kiedy ja sobie medytuję, ty możesz być na ulubionym zespole swoim, tak? Dlatego to jest wszystko umowne. Każdy idzie swoją drogą. Każdy robi dokładnie co lubi. Ty nie musisz ze mną medytować. Ty nie musisz siedzieć teraz ze mną tu w lesie. Ty możesz siedzieć nad rzeką. Ty możesz siedzieć u swojego przyjaciela. Możesz siedzieć z swoją ukochaną dziewczyną. Trzymać ją za rękę. Także kochani, wszystko robimy to, co my kochamy. Każdy z nas z osobna, tak? Ja tylko się dzielę, żeby wam pokazać kropelkę tego szczęścia, tej radości, jak można, a każdy z was będzie szedł indywidualnie, tak? I co jeszcze będzie ważne? Ważne, kochani, jeżeli robisz coś, powiedzmy, uśmiechasz się, tak? Ale w sercu cię boli, wiem, że to jest ciężko, ale próbuj się tak uśmiechać, ale sam do siebie. Nie radzę uśmiechać się, fałszywie udawać przed kimś, że jestem taki fajny, taki cudowny, tak mi jest fajnie, a tam cię aż gniecie, przychodzisz do domu i znowu jesteś smutny. Nie o to chodzi. Nie udawajmy. Jeżeli jesteś smutny, to powiedz spotkanej osobie, słuchaj, tak mi źle, tak mi smutno, ale tak chciałbym się wydźwigać, nie? Szczerze. Nie udawajmy wtedy, że jest nam fajnie, tak? Bo takie udawanie, na zewnątrz jestem taki, wewnątrz jestem taki, do nikogo nie prowadzi, tak? Bo to jest sprzeczne z samym tobą. Ktoś,
kto je coś gorzkiego, nie może powiedzieć, ale to jest smaczne, bo będzie się od razu krzywił, tak? No wiadomo. Więc nie róbmy komuś przyjemność, jedząc coś niefajnego, mówić, ale mi to smakuje, udawając, tak? Lepiej powiedzieć szczerze, przykro mi, ale mi akurat to nie smakuje, nawet gdybyśmy mieli zrobić komuś przykrość, tak? A raczej nie zrobimy, jeżeli to szczerze powiemy, bo jeżeli będziemy obłudni, to naprawdę będzie jeszcze gorzej. Więc kochani, pielęgnujmy to światło miłości, które ja Wam daję, naprawdę. Nie chodźmy po omacku, po ciemku. Jeżeli nie mamy światła, to nasze życie jest ponure, tak? Rozjaśniajmy je, żeby zawsze było, jak nawet jak jest ciemno, to w nas, żeby było takie słoneczko, takie światło, które rozjaśni nam całe nasze życie. Wiadomo, kłopoty, troski będą, ale wtedy, kiedy one przyjdą, Ty jesteś na to przygotowany, umiesz sobie poradzić, tak jakby intruz do Ciebie przyszedł do mieszkania, tak? Jedni ludzie nie wiedzą, co mają zrobić, nie umią odmówić, nie umią wyprosić, a Ty umiesz, tak? Bo jeżeli jesteś wewnątrz, emanujesz miłością, radością, światłem, więc żadne natręty do Ciebie nie przyjdą, tak? Przylecą i zaraz odlecą, bo dla nich tam nie będzie miejsca, oni będą się źle czuli w Twoim sercu, tak? W Twojej pozytywnej energii, więc starajmy się, kochani, nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy, nie robić czegoś, czego nie lubimy wbrew sobie, tak? Jeżeli chcemy zmieniać, tak jak wcześniej wspomniałam, coś zmieniać, to zmieniajmy, ale tak, żeby nam to sprawiało przyjemność, nie na siłę, na przykład ktoś wprowadza sobie od dzisiaj dietę i będę pił ten niedobry sok, bo mi tam koleżanka powiedziała, mikstura, że ja muszę 5 kilo schudnąć i się katować. Nie, nie tędy droga, bo dla Ciebie nie będzie to dobre, wbrew Tobie, tak? Jeżeli chcesz, powiedzmy, sobie tam 5 kilo schudnąć, to Ty sobie jedź na rowerek, zrób sobie przyjemność, idź sobie na pieszą taką przechadzkę, to, co Tobie ma sprawić, tak? Nie katowanie się. Dlatego mówię, zmieniając, rób kroki, które Ci sprawiają radość, przyjemność, a nie które Cię doprowadzają do katuszy, tak? Które będą wymuszać na Tobie rzeczy, które zamiast się poprawić do lepszego samopoczucia, to Ty będziesz jeszcze bardziej rozgoryczony, zdołowany i tak dalej. Ja Wam ślę dużo miłości. Takiej prawdziwej, prawdziwej, prawdziwej. No gdybym mogła być tu z Wami, to bym tak Was utuliła mocno. Poczujcie to, tak Was mocno tulę. Do mojego serca Was tulę. Ja wiem, już jestem przekonana, bo już na Facebooku mam osoby, które odczuwają tą moją energię, tą moją miłość, więc właśnie idę dalej. Idę dalej. Mam nadzieję, że znowu spotkam jakieś osoby, nowych ludzi, którym rozdam te nasionka mojej miłości, to światełko miłości, które mnie tak rozjaśniło, które rozjaśnia moje całe życie, w którym się czuję przecudownie, w którym jestem zakochana, szczęśliwa, aż mi się buzia, jak to emanuje. Na samą myśl, na same słowa, nieraz jak ja sobie właśnie tak mówię, jadąc na rowerko, mówię, ale ja Ciebie kocham, Wszechświecie, Ty jesteś cudowny. Albo sobie tak siedzę i sobie tak marzę, wyobrażam sobie, że ta rzecz będzie się działa, słuchajcie, niesamowite. Moja buzia się sama śmieje, ale to jest takie piękne, że nie wiem, no kiedyś nawet nie myślałam, że myśląc sobie, można się samemu śmiać. Tak szczerze, do głębi. Tak samo łezka szczęścia, jak się zakręci, popłynie. To jest taki cudowny stan. Słuchajcie, nie wiem, na pewno wielu z Was tego doświadczało. Ja coraz częściej doświadczam. Bo tu jesteście tacy kochani, jak mi tu niektórzy napiszecie na moim kochanym Facebooku, na prywatne nieraz wiadomość. No słuchajcie, a wiem, że to jest szczere, mimo że Was w realu nie widziałam, bo po prostu ja to czuję sercem, tak? Ja nie analizuję swoją głową. Każda Wasza wiadomość przechodzi przeze mnie, jak przez moje serce. Ja nie biorę sobie do głowy, nie filtruję. Oczywiście czasami mi tam
jeszcze takie myśli przelatują, ale jak ktoś tam jest, stara się być nie fair, tam nieszczery i tak dalej, to jeszcze moja głowa tam przeanalizuje, ale raczej wszystko przechodzi przez serce. Także jak przejdzie przez moje serduszko, kochani, a ja to czuję, niestety są wibracje, energia, która rezonuje i to jest tak cudownie, jakie to jest wspaniałe uczucie czuć ludzi sercem. Wy sobie nie możecie wyobrazić. Więc ja każdemu życzę z Was osobno, żebyście odczuwali tak jak ja. No ja nie jestem jeszcze nie wiadomo gdzie, jak daleko, ale chciałabym iść tą drogą, iść i po prostu czuć coraz więcej, tak? Odczuwać coraz więcej, czuć to życie, nie dotykać, tak jak mówię, o dłonią, oczami, tylko sercem, bo ja mogę zamknąć oczy i też i cudownie czuć to, tak? Tak jak tutaj. Zresztą ja zawsze miałam takie wrażenie, że ja od zawsze czułam wiaterek, jak mnie płaszczę po buzi, zapach, kwiatek, drzewo, listek. Także gdzieś ja to zawsze miałam, tak? Praktycznie teraz jak to robię, to wiem, że ja nic nowego, tak? Czyli robię to, co zawsze gdzieś tam miałam, o czym zawsze marzyłam, zawsze to odczuwałam, tylko po prostu biegnąc nie miałam na to czasu. A teraz robię sobie cudowne relaksy, siedzę, patrzę, zobaczcie jakie cudne niebo, chmurki płyną, jest przecudownie, także kochani, wysiadłam z tego pędzącego pociągu i nie chcę nim pędzić przez życie, resztę chcę iść sobie tak relaksować się. Jedynie gdzie chcę wsiąść, w jakie pociągi, to Wam powiem, któremu tam szybko, pociągi marzeń. Tak, pociągi marzeń, to chcę, bo szkoda czasu mojego, żebym na piechotę nie zdążę, to życie jest za krótkie, żebym zdążyła dojść, więc w ekspresowe pociągi będę wsiadać, żeby do moich marzeń jak najszybciej dotrzeć. Tak, że kochani, jest cudownie, jestem szczęśliwa. Światełko już Wam dałam miłości, żebyście nie zapomnieli, przekazuję. Zasadźcie je dzisiaj. Jeżeli już siadacie do pociągów, to do pociągów marzeń. Żeby je nie przegapić, bo każdy ma swoje marzenia, tak? Zdążycie. Słuchajcie mnie, zdążycie. Każdy ma swój pociąg. Pociągi jeżdżą co chwilę, także na pewno zdążycie. Jest ich mnóstwo. Ja też wsiadam do mojego pociągu marzeń, bo ja mam dużo marzeń i tak sobie tych wagoników przyczepię do tego pociągu i po prostu będę wsiadać do tych wagoników poszczególnych, spełniać marzenia. Kocham Was bardzo. Tulę do serca. Światełko Wam daję. Proszę, korzystajcie i nie bójcie się. Rozjaśniajcie swój dzień, swoje życie, swoje serce. I kochajcie. Kochajcie bezwarunkowo.